co odpowiadasz, kiedy pytają cię o życie prywatne? Wiesz co, w zależności o co się pytają, więc... No, na pewno teraz często pytają o Piotra Adamczyka, rozstanie i to, co się teraz dzieje, czy jego związek z Weroniką Rosati. Ja myślę, że to jest jego związek. Jeżeli on miałby się wypowiadać, to on jest do odpowiedzi na ten temat. Na temat swojego życia prywatnego za wiele nie mówię. W momencie, kiedy jakiś rozdział został zamknięty, myślę, że czytałeś, nie wiem czy czytałeś, galę, w której powiedziałam tyle, co chciałam powiedzieć i więcej nic nie będę dodawać. Tak, ale też czytałam, że przestrzegasz Piotra przed Weroniką, czy odwrotnie, Weronika przed Piotrem. Bardzo fajnie, że zadajesz to pytanie, ponieważ ja nikogo przed nikim nie przestrzegam. Do przestrzegania są znaki drogowe. Albo tutaj w takiej kwestii, jak pytasz, ja w przedszkole też się bawię ze swoimi dziećmi. I nie jest to w mojej naturze w ogóle, by w taki sposób się zachowywać. Ciekawym było to, ponieważ rzeczywiście w udzielonym przeze mnie wywiadzie w zupełnie subtelny sposób życzyłam dwójce ludzi szczęścia i większość portali, z tego co się zorientowałam, na ten temat się wypowiedziała, gdzieś cytowała tą moją wypowiedź. Natomiast jeden portal, jedna gazeta z wielką przyjemnością ominęła tą wypowiedź o dwa dni. Dlaczego? Dlatego, że stworzyła historię, której nie było i którą później przedrukował kudłacz, piesek polski domowy. Więc tutaj miała miejsce manipulacja medialna. Gratuluję, bardzo udana i niestety jest to przykre, ponieważ po raz kolejny widzę, jak w Polsce media szukają jakichś skandali, szukają miejsca, gdzie mogą skrzywdzić, w cudzysłowie skrzywdzić, bo to nie jest do końca krzywda, drugą osobę i naprawdę z całego serca, a ja często apeluję do ludzi takich, których słyszę, że tak robią. Jesteśmy tak wspaniałym krajem, tak wspaniałymi ludźmi. Nie rozumiem tego szukania skandalu na siłę, tej nienawiści internetowej i mam nadzieję, że to będzie się zmieniać, bo jesteśmy za pięknym krajem, za pięknym narodem, który ma bardzo trudną historię i wydaje mi się, że czas jest to zmienić. Czyli rozumiem, że życzysz Piotrowi i Weronice wszystkiego najlepszego. Ja życzę Tobie wszystkiego najlepszego, życzę ludziom wszystkiego najlepszego i im również.